24 pytania. Rozmowa poranka. Witam państwa bardzo serdecznie. Droga, takania, a Naszym pierwszym gościem jest zapowiadany już wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Panie premierze, mamy nowe Abramsy. Sporo na ten temat można dzisiaj poczytać w mediach i widać również w telewizjach. Natomiast pojawiają się głosy, że 5% zapowiedź 5 wzrostu, 5% PGB na obronność to jest militaryzacja, nie stać nas na to. Z drugiej strony, że Abramsy są za ciężkie, że się nie będą mogły poruszać po polskich drogach. A co ciekawe, opozycja mówi, kiedy zaczęły być ogłaszane te plany do zbrojenia polskiej armii, że to są jej pomysły. Hmm ci którzy tak mówią że to militaryzacja że nas nie stać to albo są niemądrzy albo odczytują scenariusz napisany na Kremlu a że realizujemy Scenariusze opozycji, że, że program opozycji realizujemy. Ja nie, ja nie kupuję tablic Mendelejewa, a w, tak robił mój poprzednik, minister obrony narodowej w rządzie koalicji PO. PSL. Ja konsekwentnie wzmacniam polskie siły zbrojne. W 2018 roku zamówiliśmy system Patriot. Już pierwsze elementy tego systemu trafią na wyposażenie Wojska Polskiego w tym roku. W 2019 rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. One sprawdzają się teraz na Ukrainie. Ukraińcy otrzymali takie wyrzutnie od Stanów Zjednoczonych i jest to bardzo precyzyjna broń, która Pozwala zatrzymać inwazję rosyjską. W 2020 roku zamówiliśmy samoloty F-35, najnowocześniejsze samoloty na świecie. W 2021 roku zamówiliśmy bajraktary, drony uderzeniowe. Też w tym roku, jeszcze w tym roku. Trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, i wówczas opozycja mnie krytykowała. Za F-35 również mnie krytykowali. Mówili, że F-35 to są tak nowoczesne samoloty, że wojsko polskie, polskie siły powietrzne nie będą w stanie wykorzystać całej tej gamy zdolności, jakie, jakie te samoloty przedstawiają. No i w końcu w tym roku zamówiliśmy czołgi Abrams. Też najnowocześniejsze czołgi na świecie, 250 czołgów, a informacja z wczoraj jest taka, że 116. Czołgów Abrams, starszej wersji, trafi wcześniej na wyposażenie Wojska Polskiego, zapełniając lukę, jaka powstała poprzez to, że przekazaliśmy Ukraińcom czołgi z rodziny T-72, a więc czołgi, które powstały za czasów w Związku Sowieckiego. Dlaczego te, te czołgi są użyteczne na froncie na Ukrainie? Dlatego, że Ukraińcy doskonale potrafią się nimi posługiwać, nie muszą przechodzić żadnego przeszkolenia, no, a przede wszystkim Ukraina walcząc o swoją wolność, walczy także o wolność naszą. Oczywiście, to zagrożenie jest bardzo duże, dlatego że nie trzeba być bardzo wysokiej klasy analitykiem, żeby Przepuszczać, Że Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, gdyby wygrała. Powiedział pan premier o tym, że część uzbrojenia została przekazana Ukrainie. Jaka jest, w tej chwili, jaka jest w tej chwili skala pomocy na, dla Ukrainy ze strony Polski? Przekazaliśmy pomoc o wartości ponad miliarda 700 milionów dolarów. Jest to znacząca pomoc. Sytuujemy się w czołówce państw, które wspierają Ukrainę. Leży to w żywotnym naszym interesie. Rzeczywiście nie mamy wątpliwości, mówił o tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi w 2008 roku. Najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska. Nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że odbudowując imperium rosyjskie, Putin powoduje zagrożenie dla sąsiadów Rosji. Zresztą też świętej pamięci prezydent Kaczyński 1 września 2009 roku mówił o tym na Westerplatte, mówił o zagrożeniach związanych z odbudową Imperium Rosyjskiego, bo kiedy popatrzymy historycznie, czy, czy Rosja była biała, czy czerwona, czy teraz jest. Putinowska dopuszcza się zbrodni. Tydzień temu miałem sposobność bycia w Kijowie. Byłem też w Irpieniu, to miasto położone pod Kijowem. Tam oprowadzał mnie mer tego miasta, pokazując skalę zniszczeń. Irpień był okupowany w części przez Rosjan. Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych mordowali, po prostu mordowali ludzi, więc zadaniem naszym Władz polskich jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych, jest ulokowanie polskich sił zbrojnych we wschodniej części naszego kraju. Przypomnę, że za czasów rządów koalicji POPSL jednostki wojskowe na wschodzie Polski były likwidowane, chociażby pierwsza dywizja zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki, ale także brygada w Lublinie, batalion w Siedlcach czy, czy pułk w Suwałkach, tak żeby nie oddać, nie pozwolić na to, żeby ani fragment Polski nie był zajęty przez wojska rosyjskie, bo to oznacza, jeżeli by do czegoś takiego doszło, to oznacza zbrodnie wojenne, których się dopuszczają Rosjanie. Panie premierze, najniebezpieczniejsze miejsce w ostatnio w Europie, czyli przesmyk suwalski. Tak piszą analitycy o przesmyku. Czy jesteśmy bezpieczni? Jaka jest w tej chwili obrona, możliwość nie tyle obrony, czy, co, czy rzeczywiście tam jest w pełni zabezpieczony ten teren? Mamy świadomość tego, dlatego że z jednej strony mamy obwód kaliningradzki, który de facto jest jedną wielką bazą wojskową, z drugiej strony Białoruś, która też dziś Białoruś jest częścią systemu wojskowego rosyjskiego. To nie ulega żadnej wątpliwości. Zresztą jesienią ubiegłego roku został przypuszczony na Polskę atak z Białorusi. Atak hybrydowy przy użyciu migrantów, których reżim Łukaszenki najpierw zaprosił na Białoruś z Bliskiego Wschodu, a potem rzucał ich na granicę polsko-białoruską, zmuszając ich do nielegalnego przekraczania granicy. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że scenariusz tych działań był pisany na Kremlu, w Moskwie. Chodziło zapewne o to, żeby zdestabilizować Polskę i żeby w związku z tym Polska nie mogła wspierać Ukrainy, bo przecież jesień ubiegłego roku to właśnie atak z Białorusi na Polskę, a luty tego roku, to atak rosyjski na Ukrainę. I tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że Wojsko Polskie stanęło na wysokości zadania, wspierając Polską Straż Graniczną. Granica została utrzymana, mimo tego, że żołnierze byli atakowani przez celebrytów, różnych politycznych celebrytów, byłych działaczy opozycji, no ale dziś celebrytów te haniebne słowa, nie będę nawet wspominał nazwiska tego człowieka, ale ale także polityków opozycji, którzy jeździli na granicę i próbowali wymusić na strażnikach granicznych i żołnierzach, żeby wpuszczali właśnie nielegalnych migrantów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc również na terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli jeszcze dwa zdania na temat przesmyku suwalskiego, otóż współpracujemy z Litwinami, współpracujemy z wojskiem, które, natowskim wojskiem, które jest rozlokowane w tej części Polski, myślę tu o wojskach amerykańskich, brytyjskich, o wojskach rumuńskich i chorwackich, oczywiście z oddziałami polskimi jest dowództwo dywizji wielonarodowej Welblągu, którego terytorium odpowiedzialności to właśnie jest przesmyk suwalski. Do tej dywizji jest afiliowana Polska Brygada i litewska brygada. Ćwiczenia są prowadzone, ćwiczenia, które niewątpliwie odstraszają agresora rosyjskiego agresora. W związku z tym można powiedzieć, że tak, że jesteśmy bezpieczni, ale jesteśmy bezpieczni przede wszystkim dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, poważnie traktujemy nasze obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, a więc zwiększyliśmy nakłady na obronność. Jest ustawa o obronie ojczyzny, która stanowi fundament właśnie naszych działań dotyczących rozwoju Wojska Polskiego. Wyposażamy Wojsko Polskie w nowo Zaraz zapytam i dojdziemy do ustawy o broni ojczyzny, bo tam jest jeden bardzo ciekawy zapis. Natomiast jeszcze wracając do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Mija rok od kiedy Litwa wprowadziła w, 2000, w lipcu dokładnie 2021 wprowadziła stan wyjątkowy. Wtedy Litwini byli zgodni, tak samo jak i teraz, jeżeli chodzi o obronę granicy. Powiedział pan premier o tym, że mm, wojsko polskie było wtedy lżone, ale również wtedy były wskazywane, y, jakie y, posiłki jadą na granicę. Teraz też to mamy. Niedawno jeden z dziennikarzy dokładnie pokazał przemieszczanie się sił ukraińskich na Ukrainie. Kiedy były z, z pana strony apele, żeby nie pokazywać przemieszczania się wojsk, chociażby jeżeli chodzi o ćwiczenia. To było robione w mediach społecznościowych, w internecie, ale także na niektórych portalach. Wcześniej, przypomnijmy, jeden z portali bardzo atakował karabinki grot, które miały być niepotrzebne. To są w sumie ci sami dziennikarze, którzy, którzy to robią. Czy to jest niefrasobliwość, czy celowe działanie, jak pan to ocenia? Już jeżeli byśmy właśnie wybierali między tymi dwoma sprawami, no to lepiej było, gdyby to była niefrasobliwość. W związku z tym edukujemy, zwracamy na to uwagę, ale też nie można wykluczyć złej woli. Nie można wykluczyć tego, że no, Rosja posługuje się czy to ludźmi, którzy, czy to świadomie, czy nieświadomie. W, działają na jej rzecz, czyli zagrażają bezpieczeństwu y, naszego kraju. Y, mówimy o tym, że, że jest to niebezpieczne. Zwracamy uwagę na y, posługiwanie się przez Rosję y, właśnie. Metodą dezinformacji, posługiwanie się przez propagandę rosyjską pewnymi teoriami, faktami, zmyślonymi, ale tego rodzaju sprawy jak pokazywanie. Rozmieszczenia wojska no jest po prostu niebezpieczne, stanowi realne zagrożenie. Więc apeluję do wszystkich tych, którzy zastanawiają się, czy warto, nie, proszę Państwa, nie warto pokazywać w mediach społecznościowych, nie warto pokazywać, nie warto publikować, proszę nie publikować takich zdjęć. W dzisiejszych czasach media społecznościowe przekazują informacje, publikują informacje w sposób no, bardzo taki szybki to jest niewątpliwie osiągnięcie XXI wieku, ale trzeba bardzo rozważnie podchodzić tak jak nie jest roztropne publikowanie swoich zdjęć prywatnych taki też nie jest roztropne, a jest wręcz groźne publikowanie zdjęć, na których pokazywane jest rozmieszczenie wojska. Powiedział Pan o, na samym początku naszej rozmowy o działaniach swojego poprzednika w rządzie POPSL. Ja tylko przypomnę, że w czasach rządów Donalda Tuska była zawierana współpraca z FSB, czyli specjalną służbą Federacji Rosyjskiej. Było to przyczyne do tego, już wiemy, żeby była infiltrowana polska armia i Polska. Jak w tej chwili wygląda działalność służb rosyjskich na terenie Polski? Czy notujecie takie działania? Czy to chodzi tylko i wyłącznie o cyberataki, czy również ta działalność jest szersza? Nie, ta działalność jest szersza. To jest odpowiedzialność szczególnie służby kontrwywiadu wojskowego, która pracuje na, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa właśnie w tej dziedzinie. Zauważmy, że wcześniej pewni politycy, ale także publicyści. Pisali, mówili, że w XXI wieku wojna będzie miała inny charakter że będzie to wojna, właśnie bardziej skoncentrowana na cyber. Na, na w sprawach dotyczących właśnie jakichś punktowych ataków małymi siłami. Tymczasem mamy do czynienia z wojną taką, o jakiej możemy przeczytać w podręcznikach historii, w jaki sposób jest opisywana II wojna światowa. To jest tak wygląda wojna na Ukrainie. Takimi metodami posługują się Rosjanie atakując Ukraińców. No i w związku z tym to wszystko, co związane jest właśnie z bezpieczeństwem. Kontrwywiadowczym, to co związane jest z działalnością poszczególnych służb. To wszystko nie wymaga niezwykłej staranności, wymaga niezwykłej koncentracji ze strony właśnie polskich służb, żeby temu przeciwdziałać. No i pamiętamy, że. Były decyzje podejmowane przez polskie władze dotyczące wydalenia z Polski ludzi, którzy wiele na to wskazywało, że właśnie pełnili taką złą rolę w naszym kraju. Panie premierze, wtedy, kiedy mówiono o tym, że wojna będzie inaczej wyglądała jeszcze kilka lat temu, powstał pomysł już jakiś czas temu powołania. Armii Europejskiej. Czy Pana zdaniem jest to zasadne, czy powinna być jedna Armia Europejska? Przecież mamy NATO. No właśnie. Zasadniczym problemem jest to, że niektórzy liderzy państw europejskich starają się przeciwstawić Unii Europejską Sojuszowi Północnoatlantyckiemu i to jest błąd zasadniczy. Polskie stanowisko jest jednoznaczne. Unia Europejska powinna wspierać Sojusz Północnoatlantycki. Podstawą naszego bezpieczeństwa jest NATO. Unia Europejska ma inne zadania. Ale oczywiście wspieramy wszelkie działania, które związane są ze wzmacnianiem sił zbrojnych. Z tym, że skoncentrowani jesteśmy na polskich siłach zbrojnych. Stąd też chociażby kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej do Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Mamy przygotowane 15 tysięcy miejsc dla ochotników, ludzi, którzy w ten sposób uzyskują przeszkolenie. Nawet jeżeli nie zwiążą swojej przyszłości z zawodowym wojskiem polskim, to będą przeszkoleni, będą potrafili posługiwać się bronią. To jest właśnie dla nas najważniejsze. No i wyposażenie wojska polskiego w nowoczesną broń. Również rozwijamy wojska obronne. Terytorialnej, jakże sprawdzają się żołnierze WOTU zarówno w Polsce, jeżeli chodzi o łagodzenie skutków klęsk żywiołowych, jak i na Ukrainie, przecież tam też żołnierze wojsko obrony terytorialnej wspierają wojska operacyjne. A więc przede wszystkim nie można dopuścić do tego, żeby antyamerykańskie postawy pewnych polityków na zachodzie Europy. Mogły się rozwijać poprzez tworzenie konkurencyjnych struktur wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po, musimy powoli kończyć, ale chciałam ja jeszcze zapytać o dwie sprawy. Pierwsza, pierwsza z nich to jest ustawa o obronie ojczyzny, bardzo ważny zapis dotyczący stypendiów dla studentów niewojskowych wo, nie uczelni. Ten zapis trochę umknął, a to jest niebagatelna suma, 2000, ponad 2000 złotych miesięcznie dla tych, którzy. Zdecydują się pracować na rzecz polskiej armii. Zwiększyliśmy liczbę miejsc w uczelniach wojskowych. Mamy cztery uczelnie wojskowe, ale to jeszcze wciąż zbyt mało. Kiedy m, przeszło tydzień temu, byłem na promocji oficerskiej we Wrocławiu, promocji z Akademii Wojsk Lądowych. Właśnie mówiłem o tym, że trzykrotnie zwiększyliśmy liczbę miejsc na pierwszym roku na studiach wojskowych. Dziś w samej Akademii Wojsk Lądowych jest więcej miejsc na pierwszym roku niż we wszystkich uczelniach wojskowych w roku 2015. Ale to wszystko zbyt mało, dlatego mamy gotowe rozporządzenie. Ponad 60 kierunków nauczania na studiach cywilnych, Cywilnych. Chcemy właśnie zaproponować studentom cywilnym, żeby związali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, żeby dzięki uzyskaniu stypendium, żeby mogli zdobyć wiedzę na uczelniach cywilnych, a potem służyć przynajmniej przez pięć lat w Wojsku Polskim. Swoją wiedzą. Swoją wiedzą, są tak. Ekspercką tak. wiedzą, bo, bo tu chodzi o rzeczywiście takie dziedziny, które są niezbędne dla nowoczesnego Wojska Polskiego. Ostatnie pytanie, bo Naprawdę już musimy kończyć. Został pan opiekunem polityczna, teraz polityczne pytanie warmińsko mazurskiego Czy tylko dlatego, że tam jest i granica i wojsko, czy i bardzo strategiczny obszar dla naszej obronności, czy coś jeszcze? I Przede co... wszystkim dlatego, właśnie, że ten obszar stanowi Pewne wyzwanie dla, dla naszego bezpieczeństwa. Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, mając na uwadze właśnie województwo warmińsko-mazurskie. Mówiłem już podczas dzisiejszego wywiadu o Elblągu, o dowództwie natowskim, o rozwijaniu sił zbrojnych właśnie w województwie warmińsko-mazurskim. No ale to nie byłoby zrealizowane, te wszystkie działania nie byłyby podjęte, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, więc staramy się żeby wybory, które będą w przyszłym roku, zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest gwarancja bezpieczeństwa naszego kraju. Jest pan skłonny przegłożenia wyborów samorządowych o rok? Bo w tej chwili media o tym dzisiejsze też piszą, że pre, pan prezydent Andrzej Duda nie mówi nie. Żadne decyzje nie zapadły, rozmawiamy. Jest dużym wyzwaniem przeprowadzenie wyborów samorządowych i parlamentarnych w jednym czasie. Chodzi o to, że muszą być osobne komisje wyborcze. To jest dość skomplikowane, ale decyzje jeszcze nie zapadły. I na tym kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Pan Wicepremier Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej. Dobrego dnia. Dziękuję, miłego dnia.